Kochani, dzień dobry, witajcie. Z Kruszyn Arena Hall wita was serdecznie cała ekipa Szawełków. Słuchajcie, druga część obiecana. Dużo emocji będzie, bo chcemy otwierać saszetki. Proszę, Kudłaty tutaj, słuchajcie, nieustannie trenuje, bo to jest nasz kochany Kudłaty piłkarzyna. Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, ale już ma pierwszą bramkę na treningu strzeloną. Słuchajcie, jako najmłodszy zawodnik KS Talent, jaki strzelił do tej pory bramkę, także trzylatek jeszcze tego nie robił. A Misio w sparingu... Ale nie do swojej bramki! No nie do swojej. Nadia, jak to było? Powiedz. Stań ładniej albo nałóż sobie coś, bo spódnisia... No spódnisi nie wolno tak siedzieć dziewczynkom. To. Najlepiej getry sobie nałóż. Powiedz, jak to było z Kudłatym. Nadia, a Kudłaty podał bramkę. Cicho, jak, ale jak on tą bramkę strzelił? Dałaś Szymkowi? Guciu, czekaj, daj jej powiedzieć, jak... Jak Kudłaty strzelił bramę? Nie była z nim, bo wtedy miała kontuzję. Pokaż kolanko. Przetarła se kolanko, no. Dawaj, Misiu. Szymek tam się strasznie mocno kiwał. No. Wszystkich tak omijał, no i ale sam... I przebieg z półboiska chociaż? Z półboiska? Ale on tam na środku, ze środka strzelił. Słuchajcie, rozumiem. Dobra, to w takim razie tak. Szymonku, pozdrawiaj ładnie. I sobie cykaj teraz w gałę. Patrzcie, on tutaj dalej jest w transie. Lubi te zabawy do kosza. Słuchajcie, ja w tym momencie... Siadaj, Gutku, żebym cię dobrze widział. Guteczku, siadaj. Słuchajcie, zdecydowaliśmy... Teraz już cichutko, Tusia. Słuchajcie, zdecydowaliśmy z Gutkiem, że on otwiera Champions League, ja otwieram, słuchajcie, Ekstraklasę. I kto z nas pierwszy trafi, słuchajcie, ja szukam kluczowego albo top mistrza. Natomiast Gutek szuka... Dobrze. Natomiast Gutek szuka, słuchajcie... Powiedziała, że nowe piłki w KS Talent są. Są nowe piły? Tak. Naprawdę? Ale na hale, tak? Tak. O, widzisz, o tego nawet tatuś nie wiedział. A skąd mam wiedzieć, jak tatuś od paru dni jest, słuchajcie, na zwolnieniu lekarskim. Tak, czyli biorę... one to halówki. Dobra. Biorę, słuchajcie, okładkę z 14-15 i teraz zobaczcie. Gutek, będziesz takich kart szukał. Jeżeli trafisz takie karty, czyli tak, trafimy Game Changera, albo trafimy Internationala Stara, albo Invents, oczywiście Double i Legenda. Jeżeli coś z tych kart nam wpadnie, to przerywamy, słuchajcie, filmik. Czyli tak, Game, International, Inventes, Double, i... legendy. Nie. Natomiast ja mam prostsze zadanie, ja mam trafić, słuchajcie, prostsze albo i nie prostsze, bo u mnie, słuchajcie, Game Changer, czyli kluczowy zawodnik, trafia się na ile? Kluczowi zawodnicy raz na... 16 paczek. Nasz 16 paczek. A u mnie? Nie, jedna w 10 saszetkach, czyli jedna na 10 saszetek się trafia. To ja cię podrzucę teraz szybko, bo cię strasznie mocno kocham. I ty sobie teraz cykaj w gałę, a my z Gutkiem robimy, słuchajcie... No to a czemu tu pisze, że Double Trouble jest na 30 paczek, 35 paczek, a nie, oficjalna bal na 50, to jest taki rzadki, ja myślałem, że chodzi o gołę. Słuchajcie, oficjalna bal jest rzadka, natomiast my mamy 2 czy 3, także oficjalny bal nam się trafił. Dobra, ja czuję, że w tej saszepce mam cuda i od niej będę ja zaczynał, natomiast pierwszy zaczyna Gutek. Padło do kosza, widziałem! Słuchajcie, jak to zrobić, żebyście widzieli, jak mu wpada? Daj buźpił. Ja wiem. Już cię podrzucam. Proszę. No tam nie wiem jak tata. No, tam pokazuj, do kamerki. Ja wiem jak. Dobra, czekajcie. Nakko. Mamy Leno, mamy, słuchajcie, Nakko z CSK. Czyżby... Silva. Jest... Legenda! Nie! Nie! Kochani, no miałbyś pojedynek emocjonujący, a Gutek w pierwszej saszetce. Ty to wybierasz, ale patrz co Gutosław trafił. Proszę to pokazać. Co to za legenda? Hiero. Słuchajcie, czyli jednak tak. No życie jest jednak sprawiedliwe na swój sposób, słuchajcie. Bo ej, jak nie saszetkę życzę, nie otworzyłem. Ja dla Dubla już trafiłem i legendę. Słuchajcie, no niesamowite. Jeszcze zobaczyć, bo to... Pierwsza legenda, jaką trzymam w ręku. Jeszcze Courtois Rising Star, słuchajcie. Dwie piękne karty trafił Gutek, słuchajcie, w saszetce. Słuchajcie, no, stało się. W pierwszej saszetce Gutek odparł, słuchajcie, legendę. W związku z tym... Na serio nasze są szczęśliwsze. No, te są szczęśliwe bardzo, słuchajcie. Zapraszamy, bo nadwyżkę tego musimy sprzedać, kochani. Nie stać nas na to, żeby wszystko wam otworzyć, choć bardzo byśmy chcieli.
Tak samo lubimy otwierać saszetki jak wy. Tym bardziej jak jeszcze wpada taka legenda. No kochani, nie spodziewałem się, że taką nagrodę. Dwie saszetki. Nie, jeszcze tylko ja mogę otworzyć jedną z ekstraklasy, żeby było szczęście, żeby. Twój top mistrz! No daj Boże, natomiast słuchajcie kochani. Tato, natomiast... ja z Ibrą trafiłem dubla i z Ibrą trafiłem legendę. Czyli kochani, saszetki z Ibrahimowiczem widzę są szczęśliwe, tak? Ja myślę, że zbieg okoliczności to jest, ale natomiast przepiękna karta, Fernando Hierro. Słuchajcie, to jest legenda, którą ja jeszcze świetnie pamiętam, jak grała na ostatnim losowaniu Champions League. Hierro wpadło do kosza, to już cię rzucam. Słuchajcie, na ostatnim losowaniu Champions League właśnie ten Hierro losował grupy, no legenda, naprawdę legenda, słuchajcie, Realu Madryt. No. Reprezentacji Hiszpanii. W każdym razie tak, no gratuluję Guteczku, jeszcze raz piątkę. To teraz ja tylko otwieram jedną saszetkę, słuchajcie, żebym ja nie był stratny. No chciałbym też mieć taki fart jak Gutek, natomiast no zasada była taka, że kto pierwszy trafi, przerywamy otwieranie. Nastawiłem się, że tego otwierania będzie troszkę więcej. Natomiast kochani tak, u mnie wpada tak. Piotrowski, Bazówka z Lechii, Baranowski z Bełchatowa, mamy słuchajcie polskiego Petra Czecha, znaczy w kasku Małeckiego, mamy słuchajcie Zawiszy Godło, mamy słuchajcie Ziajkę, no i tylko tyle mamy, czyli nie ma szans na topa, nie ma szans na topa, nie ma szans na kluczowego i dzisiaj nie będzie, piątka Gutku. Natomiast ja mam prośbę, słuchajcie, weźcie tylko Guteczku, pomóż tatusiowi. Jak tato, możesz... mogę jedną jeszcze otworzyć. Co ty? Zasada jest zasada. Ja bym chciał z Ibrą jedną. Słuchajcie, pozwolimy mu jeszcze jedną otworzyć? Ja myślę, że pozwolimy, a wiecie dlaczego ci pozwolimy, Guciu? Tylko teraz powiedz mi, czy chcesz, czy nie, bo teraz uwaga. Posłuchajcie, Gutek wczoraj kupił dwie saszetki. Słuchajcie, zapomniał, że my mamy w domu saszetki i mama kupiła mu dwie saszetki. Teraz zobaczcie, ta, którą ja mam w ręku, to jest ta, którą mama kupiła wczoraj. Ale z Ibrą? Nie, no właśnie po malutku. Tą saszetkę wczoraj mama kupiła Guciowi dwie. Co trafiłeś w jednej? Czyli słuchajcie, w tym momencie to jest Gutka saszetka, którą chcę otworzyć na filmiku. Jego prywatna, którą... Brawo, ładna główka, synku. No to w tym momencie chcesz wymienić ze mną na saszetkę? To ta wraca tutaj, a twoja idzie, to proszę sobie wybierz. Bo to jest saszetka, słuchajcie, jest wczoraj, którą Guciu miał otwierać, ale wczoraj się tak źle czułem, że już nie nagrywaliśmy żadnych filmików. Dzisiaj pobrałem leki, troszkę lepiej się czuję. W związku z tym, kochani, ta saszetka Guciowa trafia do naszych saszetek. Ja nie mam takiego szczęścia jak ty. Ja nie otwieram w ogóle tej edycji, bo ja nie mam szczęścia. I główka. Słuchajcie, Gutek otwiera jeszcze jedną saszetkę, ponadprogramową, ale ona jest... Brawo, ładny kosz, super, mistrz, malutki, kochany, teraz musi leci do góry, super. No, już poszedł do końca od razu, ciekawość nie dała rady, słuchajcie. Jest coś świecącego, ale nie to, na co liczył, słuchajcie. Jest Markizio. Bemba. Aha. Frank Ribery. Bemba, jest Ribery. Z Bayernu Monachium. Godło Juve. Super. Müller. No proszę bardzo, Master Müllera. To dobra karta, słuchajcie. I Rising Chambers. No to piękna saszetka, też ci gratuluję, ale wiem, że wolałbyś coś innego, nie? Natomiast słuchajcie, hitem dzisiejszego odcinka nie będzie to. Jest tłoczona, no. Jest tłoczona, jest wybijana karta, kochani. Zaraz wyląduje w albumie, żeby jej się czasami żadna krzywda nie stała, bo tu lata piłka w tej chwili. To będę podpisać kotiej? Oczywiście, że tak. Teraz, kochani, tak. Proszę, Guciu, teraz zrobić jedną rzecz. Wszystkie saszetki wrzucić tu, jedne i drugie, dobra? I kochani, to będą saszetki, które trafią do was. Zapraszamy. Znowu trafiłeś, to znowu do góry. Słuchajcie, cały czas trafia kudłaty do kosza. No niemożliwy jest. Popatrzcie chwilę, Gutek sprząta. Kudłaty robi tam. Natomiast ja w tym momencie chciałem zrobić jedną rzecz zaraz, kochani. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Cały czas nas bombarduje. Tutaj Buśki, zaraz tatuś pięć razy cię rzuci do góry. Dobra, Miśku? Tak. Słuchajcie, chciałem teraz zrobić jedną rzecz, kochani, dobra?
bombardujecie nas strasznie o kody. My nie mamy kompletnie na to czasu, ale to kompletnie. Wyobraźcie sobie, że to, jak ktoś z was mnie pyta na Facebooku, czy pan zbiera nowe karty, to następnym pytaniem jest, czy da pan kody. Słuchajcie, jest to tragedia. Tragedia was wszystkich, dlatego że słuchajcie, to nie na tym polega, żeby uzbierać, słuchajcie, gdzieś tam po wszystkich. Ja nie mam na to czasu, natomiast postaram się zrobić... Ja wiem, które słuchajcie, są z tablami albo z takimś... Postaram się zrobić dla was teraz, słuchajcie, jedną niesamowitą rzecz, dobra? Z racji tego, że nie mam do was żalu o to, że nam tak dokuczacie, natomiast mam żal, że nie chcecie zrozumieć, że my nie mamy na to czasu. Dlatego w tym momencie... Niebieskie, czarne. Tak, słuchaj, czy kody z Ladecimy też chodzą? Nie chodzą w tej grze, tak? Bogutek się to bawi, dobra. To w takim razie, słuchajcie... Możemy dać jaja, turę, tego albo tego. No to kochani, pierwszy, który się w to bawi, dostaje teraz kod. Uwaga, podaję. Z dużych liter. Grażyna, Andrzej, Sebastian i Q jak Queen. Kreska. Elżbieta, 1. Zofia, Wanda, kreska. Darek, 7. Lucyna, Halina. Poszedł jeden kod. Macie następny kod. To jest... A ten co? Tego nie mówię. Sami po wpisaniu kodu zobaczycie, kto to jest. Grażyna, czekaj. Grażyn... Zaraz ci tatuś zrobi mleczko. Słuchajcie, Grażyna, Urszula, Barbara, Celina, czyli G, U, B, C, kreska, R, 1, B, X, kreska, W, 7, B, 2. To jest Pirlo. Może nie mówmy co, to oni sobie sami zobaczą, jak wpiszą kod. Macie następny kod. G, J, M, 6, W, 1, daj mu czekoladki, 2, W, kreska, X, 7, 6, I. Tato, tego proszę nie dawaj, ja tego jeszcze nie wpisywałem. Dobrze, no Butek też się tym bawi, także... No połamany, boście piłką walili, no nic nie zrobię, synuś. Słuchajcie, jeszcze wam jakiś mogę dać kod z tych świecących tak zwanych kart tam z końca. Macie jeszcze jeden kod tutaj. O, brawo, kosz jest. Słuchajcie, podaję ostatni kod w tym filmiku. G, B, W, L, kreska. B, 1, Natalia, X, kreska. Y, 7, H, M. I mam gorącą prośbę, kochani, nie zadawajcie nam pytań o kody, dobra? Tego wpisywałeś? No to w takim razie, jak ten jest wpisany, to jeszcze jeden wam muszę dać, żeby być ok. Który mogę im dać? Z tego albumu coś teraz wybierzmy, z mojego. Limitki wpisywałeś te wszystkie? Czyli limitki ma wpisane, no my nie mamy tego za dużo, dable ma wpisane. Nie, ja dable mam, a tego się nie da, bo ktoś wpisał. Czyli ktoś już wpisał. Suareza, mogę? Tata, pozwoliłem na tym do balona? Pozwoliłem, możecie się balonem pobawić. Kochani, dostajecie Suareza, kto chce. G, T, 5, A, kreska. Natalia, 1, F, Q, kreska. A, 7, V, 7. I teraz posłuchajcie, to są ostatnie kody, jakie dajemy w życiu, ok? I proszę was, nie dokuczajcie nam na priv, żeby to podawać. Nie mamy naprawdę czasu swoich albumów uzupełniać, a co dopiero wam kody podawać, dobra? No. Tamten balon czerwony mój spuszczony. Trzeba napompować, trzeba po prostu napompować. Słuchajcie, 13 minuta, Gutek. Mogę wpisać? Możesz wpisać, znaczy inaczej, najpierw sobie powkładaj do albumu, te resztę posprzątaj kart, bo ja bym chciał sobie tutaj w tym momencie zrobić unboxing. Jako, że mam 13 minutę, kochani, to chcę wykorzystać każdy moment, kiedy kamerka jest włączona. I dlatego w tej chwili biorę, słuchajcie, przesyłkę od Moniki T ze Świętokłowic. Teraz Moniczko, dobrze, ale teraz już cichutko, bo tatuś robi unboxing, dobra? Jak chcecie już teraz kopać piłę, to ja bym chciał, żebyście się przenieśli z koszami na przedpokój. Trzymaj, Misiu. Gońcie teraz tam. Uważaj na kamerkę, Misiu. Idźcie sobie teraz tam cykać. Gutek, zorganizuj granie na przedpokoju. Zorganizuj granie. Guciu, zdążysz, ja nie zabiorę ci tych kodów z legendy. Pomału. Gutek się już zapalił, już będzie kod legendy. Natomiast tak. Tutaj chciałbym tylko, żebyś jeszcze, Gutek, uzupełnił sobie te karty do albumów. Moich i twoich. A ja w tym momencie robię jeszcze unboxing. Oczywiście, słuchajcie, boksy zafoliowane też są, także jeżeli ktoś z was ma ochotę na większe zakupy, to zapraszamy. I jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć, kochani. Dzisiaj ktoś mi na fejsie napisał, po ile mamy saszetki. Podaliśmy cenę i ktoś do mnie mówi, a to tak na, jak na Allegro. Rozczarowany. Słuchajcie, to chyba lepiej, że tak jak na Allegro, a nie tak jak w sklepie. No w sklepie są jeszcze droższe, natomiast musicie wiedzieć, możecie kupować na Allegro. Ja nie mam nic do Allegro, sam tam kupuję dużo rzeczy. Natomiast, kochani, no środki, które do was przychodzą, pozwalają na nakręcenie choćby takich fajnych odcinków jak te.
Dlatego, ja nie mogę zakładać jakichś kont charytatywnych, prosić o datki i tak dalej, ale wierzcie mi, że tak dużo czasu mi zabieracie, że na życie zawodowe tego czasu mam po prostu bardzo mało. No i tak naprawdę, kochani, jeżeli ktoś z nas chce pomóc naszej kolekcji, a przy okazji, my nie chcemy nic za darmo, a przy okazji sobie coś kupić, to chyba lepiej jest u nas jak na Allegro, jeżeli jesteście z nami na dobre i na złe, bo jeżeli jesteśmy wam obojętni, to pewnie trzeba lecieć na Allegro, no. Ja powiem wam inaczej, koszulkę Zagłębia Lubin w sklepie firmowym kupiłem za 170 zł, wiedząc, że jej prawdziwa wartość to jest 70, ale 100 poszło na klub, który kochamy, no. I w tym momencie mogłem tą koszulkę od złodziei kupić za 50, szukać gdzieś jakichś używanych czy cokolwiek. Ale kochani, no tego się chyba nie robi. No, szanuję klub, chcę im pomóc i jeżeli mogę w ten sposób, to jestem cały szczęśliwy. Dobra, ale tyle. Bardzo mnie to, mówię, zirytowało dzisiaj, jak ktoś mi zarzucił, że to tak jak na Allegro. To dobrze, że jak tak na Allegro, znaczy, że jest tanio. Tam jest trudno? Tu jest lepiej? To zaraz tu przyjdziesz, tylko tatuś skończy kopertę, dobra? Czymuś mówi, że tam jest trudno. Słuchajcie, Moniczko, Moniczka te ze Świętochłowic. Moniczko, jest twoja przesyłeczka. Spróbujemy, słuchajcie, zrobić unboxing tego w miarę szybki. Może głosu mi starczy, bo zaczyna mnie już przycinać znowu. Głos muszę oszczędzać, kochani, bo... Kochani, mamy Brazylię i szybciutko przez nią lecimy. Mamy już taki zwyczaj, że bazowych kart nie pokazujemy. Z racji tego, że po prostu no, czas na to nie pozwala, kochani. Także to była akurat edycja 13-14 w ładnym stanie. Nie jest to brak szacunku do tego, że wysyłacie nam bazówki, że no, to karty bez wartości i tak dalej. Nie. Natomiast my tego mamy około miliona. Wy już macie prawie pełne albumy. Natomiast my ciągle tylko prosimy, żeby nas tym nie zasypywać, bo my nie mamy czasu tego układać po prostu i tyle. Natomiast, kochani, jak ktoś daje mi kupę bazówek, a chce za to kupę fajnych kart, to też, kochani, jest nie halo, bo... Ale się cieszę, że ta legenda to jest obrońca, bo ja mam tak mało obrońców. Czyli coś się udało. Teraz ja bym chciał, żebyś to jeszcze mi skończył. Zanim tam wrócisz, jak go wpisałeś już, to zaraz se tam pójdziesz sobie. No chciałem. Słuchajcie, no nie będzie to łatwy unboxing, bo Kudłaty załapał, ale ja nie mogę. Pamiętajcie, że dla mnie Kudłaty, jego piłka i to, że kopi jest o wiele ważniejsza od tych kart. Także kochani, myślę, że nie będzie nam za bardzo przeszkadzał. A ja tu cały czas, słuchajcie, od Moniki, w pięknym stanie są te bazówki. Natomiast, no Moniczko, no bez względu na wszystko, to są bazówki i my musimy... Nie zasłaniać. To są bazóweczki, słuchajcie, będę szukał jakichś specjalnych kart tutaj, dlatego że bazóweczki lecimy szybko. Raz, że kochani, jest odcinek, no widzę, że boksa chyba otworzyłaś niedawno z tej edycji, dlatego Moniczko, no zarzuciłaś nas mocno bazowymi, a ja tu już zaangażuję moją Tusię, żeby sobie w tym momencie układała to, proszę, jak dasz radę tatusiowi, układaj już z tym. Najpierw sobie, nie edycjami, bo są i takie, wiesz. Słuchajcie, oni nie chcą tego robić, ja się im nie dziwię, ja już nie mam na to czasu, to dziękuję mi się, to tu masz całą Brazylię. Słuchajcie, no tu masz całe 13-14, potem będziesz klubami sobie Misiunia układać, dobrze? Moniczko, na przyszłość jak mogę mieć prośbę, nie chcemy tych kart, wolimy jednego fans faworyta jak 30 czy 50 bazówek, naprawdę kochani. Ja już nie mam gdzie tego trzymać, nie mamy kartonów, nie mamy pudełek. Brakuje wątołacza. No. A cały Arsenal. Arsenal calutki jest, nie? Coś się już pojawiło. W każdym razie, Moniczko, tak czy inaczej bardzo dziękujemy za tą przesyłeczkę. Natomiast nie wiem, może bardzo mało oglądasz filmów na naszym kanale, bo my na wielu filmach prosiliśmy, żeby po prostu nie spływały do nas karty bazowe, szczególnie z tamtych edycji. O, tu są już, kochani, karty jakby specjalne. Jest Pjanić. Jest, słuchajcie, De Bruyne, Lentołacz, jest Ramirez, Rufaju, no i karty bazowe. Proszę, Misiu. Teraz będziesz mogła układać drużynami, jak możesz, dobrze? Och, tu są karty wyjątkowe, także... Słuchajcie, tu mamy gratis i środki. Kochani, mamy gratis i środki. Czemuś ile kasiurki? Zobacz, co to jest? 9. Ile? 9. 9 zł, jak słyszeliście. Bardzo ci dziękujemy, słuchajcie. Moniczko, my na te Świętochłowice chcielibyśmy kiedyś przyjechać, to jest również Śląsk, też was jest tam sporo kolekcjonerów. Zobaczymy, jak się czas, zdrowie i życie poukłada, bo może do was zjedziemy. Ja mam cały Bayern Leverkusen. Super. Słuchajcie, naklejki z edycji Brazylia. I tu jest, słuchajcie, Gany Godło się świeci. I stadiony widziałem jeszcze, tak? A nie, to z Ukrainy. Lwów, Euro 2012.
Moniczko, bardzo dziękujemy za środki. Dziękujemy też za przesyłkę, żebyś się nie smutkała. Natomiast myślę, że po prostu nie oglądasz naszego kanału albo nie oglądałaś odcinków, których prosiliśmy, żeby nas bazowymi po prostu nie sypać. Tak, Misiu? Ale z tym też mieszać? Nie, nie mieszaj. Teraz oddzielnie sobie właśnie to ustaw. Bardzo ci, Myszko, dziękuję. Fajnie, że Nusia załapała w to układanie, bo to zawsze jest duża oszczędność czasu. A ja, kochani, teraz się skupię na specjalnych kartach, bo to są, Moniczko, karty, którym poświęcamy więcej czasu. Zobaczcie, mamy fans favorite Casillas. Mamy, słuchajcie, Borgsa Star Playera z Brazylii. Jest Utility Yaya Touré. Jest Expert Pirlo. Zaraz włączę. Jest Expert. Jest fans favorite Crunchar. Jest Lavezzi z Argentyny, fans favorite. Mamy, słuchajcie, Robina Van Persiego, limitkę. Jest limitka, słuchajcie, Bogujery. Limitka Buffona, też bardzo ładna limitka. Pamiętam, kiedy się trafiliśmy w startpaku. Słuchajcie, mamy Rubena Jurado, limitowaną edycję. Piękna karta. To chyba Gutek jest pierwszy raz u nas, nie? Ruben Jurado, słuchajcie, to będzie chyba karta do naszego albumu. To się bardzo cieszymy. Dlatego, że cała reszta, kochani, kart, to są karty, które... uratowałem. Tu mamy jeszcze, słuchajcie, z Piasta Mistrza Obrony. Jest Grzegorz Baran, ulubieniec panów. Jest Jovetic i... patrzę tylko, kiedy ten statyw nam wywali. Uważaj, kudłaty, po malutku tam jest kamera, dlatego po malutku. Lepiej by ci było na przedpokoju. I mamy z Quintero... i mamy Quintero, słuchajcie, stąd. Mamy również liścik od Moniczki, także, Moniczko, otwieramy teraz twój liścik. I teraz jest tak, piękna, uśmiechnięta buźka. Witam, na samym początku chciałabym pozdrowić całą rodzinkę Szabłowskich. Piotrka, szczególnie małego kudłatego. Chodź tu szybko do mnie, chodź tu szybko. Ostatni raz i szybko. I chodź teraz szybko. Ale jest super. Jest przesuper chłopczyk. Super chłopczyk. Chodź tu. Ale chodź tylko, musisz szybko buzi dostać. No. Mówi, zaraz przyjdzie. Szybciutko, chodź tylko, dasz buzi. Tylko ostatni raz. Ostatni raz, no. No, wkręcił się. Daj, zaraz się wkręcisz. Chodź tu szybciutko. Daj buźki. Tu, bo tatuś chory. I powiedz teraz ładnie Monice dziękuję. Dziękuję. Nie pozdrawiam. Ale Moniko powiedz. Dziękuję. Moniko powiedz. Ona ma Monika na imię. Dziękuję. Dziękuję, ale też dziękuję, Monika. Dziękuję, Mokika. O, widzisz, Mokika, ślicznie powiedział. Jesteś Mokika u kudłatego. Z tych saszetek chciałabym za te pieniążki... Trafiłeś, to piątka. I teraz możesz powiedzieć ładnie, dziękuję, Moniczko. Dziękuję, Moniczko. Słodki. Słuchaj, kochany, za te saszetek chciałabym 13 i 6 ekstra klasy. Na drugiej kartce są moje braki. Chodź, będziesz losować teraz, Monice. Zaraz się podrzucę, tylko teraz musisz wylosować. Dobra, ale wylosujesz, Monice, saszetki, dobra? Buźka. Fyr do góry, jeden raz podrzucony i teraz tak, losuj z tych, wyciągaj. Moniczko, 6 z ekstra klasy, 14, 15, proszę. Dawaj. Dobra, jedna, dawaj dalej. Druga. Trzecia. Tak, czwarta. Piąta. Szósta. Super, buźki. I teraz jeszcze, słuchaj, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze Moniczka chciała 6 tych, aha, 11 tych. Kuba! Przynieś tego otwartego boksa, co leży tam z Champions League 14-14. Koło komputera, no koło ciebie jest. Chodź szybciutko, nie czekaj, bo tu już długo filmik trwa, trzeba zamykać filmik. Dawaj, przynieś szybciutko. Na drugiej kartki są blaki z Champions League. Chodź, kudłaty, aleś mi tu pojechał. Kudłaty, chodź szybciutko, teraz tego jeszcze wybieramy. Proszę bardzo. Dawaj, wybieraj, tacie, i dawaj. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście. Pasuje, Misiu. Piąteczka. Monisiu, dziękujemy ci przepięknie. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję i pozdrawiam. Moniczko, tutaj mam braki. Spróbujemy tobie też coś z tych braków dołożyć. Także dziękujemy pięknie za wsparcie naszej kolekcji, za środki. I teraz, kochani, Monika niedawno przysłała tą paczkę, ale paczki ze środkami otwieramy w pierwszej kolejności. Będziemy to cały czas powtarzać, kochani, dlatego że no po prostu czas mamy taki, jaki mamy. Nie wiem, gdzie to dać. Ale pięknie to zrobiłeś. Bardzo ci dziękuję. Zaraz Tatuś to się tym zajmie. Słuchajcie, będziemy kończyć filmiczek. W takim bądź razie, kochani, jeszcze raz wam bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami przy sobocie. Co prawda pogoda jest przepiękna, słuchajcie. Wiatr nam wywrócił bramkę na Kruszyn Arenie. I teraz wypadałoby pójść troszkę na dwór posiedzieć, a Gutka może wygoni, ale sam chyba sobie dzisiaj podwórko odpuszczę. My kończymy film i zjemy czekoladkę. I zjemy czekoladkę, ale przecież ty jadłeś już czekoladkę, słyszałem. Nie? A ja widziałem, przyszłeś z taką jedną małą kosteczką, tak? Tak? Naprawdę? To potem, jak zjemy jeszcze jakiś obiadek, dobra? Tatuś zaraz zrobi obiadek, no. Kopaj ładnie do kosza na koniec jeszcze. Aha, jeszcze takie piękności nam tu umkły. I to w kolorze, który Nusia kocha. Patrzcie, przytul mnie. To jest, słuchajcie, Milka. Dawaj, ja myślę, że to jest popad. No to dlatego myślę, zawijaj sobie ty i zawija Gutek. Gutek, proszę cię. Masz taką milkową żelkę ładną. One są troszkę za duże, ale zostawicie se na pamiątkę potem. Dziękujemy ci, Monisiu, bardzo. Dawaj piątkę, Monisiu. Tu Nuśka ma poukładane już to wszystko. Gutek, chodź, dawaj szybko piąteczkę, dawaj. I tu masz żelkę na łapkę, proszę bardzo. No, no żelka taka, nie? Tak to się chyba mówi. Z Milki, z czekoladki. Czy to się je? To się nie je, no co ty byś jadł? Monika, czy te żelki się je? Na razie, pozdrawiamy.